Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Tytusa. Umiłowani, głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką, że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innego dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani. We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszystkich nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnieniu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Oczy Pana wzrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Tobie, Maryjo, zawierzam. Powtarzamy te słowa, które wypowiedzieliśmy nie tak dawno i te słowa, które od wieków są obecne na ustach synów i córek polskiej ziemi, matki. Dlatego, Matko i Królowo, Ty zrozumiesz i rozumiesz tę matkę naszą, ojczyznę ziemską. Jak mówi święty Jan Paweł II, to jest matka, ta ziemia. To są moi bracia i siostry. To jest moja ojczyzna. I wszystkie sprawy na niej mnie bolą i was powinni boleć. Bo łatwo jest zniszczyć, trudniej jest odbudować. Tobie, Maryjo, zawierzamy naszą ojczyznę. W przedziwnych okolicznościach i kondycji przychodzi nam świętować 102. rocznicę niepodległości. Trochę mi się kojarzy z Rudym, fikcyjnym czołgiem, w którym walczyli główni bohaterowie powieści Janusza Przymanowskiego oraz serialu telewizyjnego pod tytułem Czterej pancerni i pies, doskonale nam znanym. Czołg ten nosił numer też 102. Ma się wrażenie, patrząc na sytuację dzisiejszą naszej ojczyzny, że to fikcja. Niemożliwe, by tak się działo. A to niestety prawda. Gdzie my doszliśmy? Co zrobiliśmy z wolnością wywalczoną krwią naszych ojców? I dokąd zmierzamy? Daleko jesteśmy od świętej miłości kochanej ojczyzny. Czyżby umysły nasze nie były poczciwe? Czyżby zajadłe smakowały nam obce trucizny? Dodałbym obce naszemu duchowi narodu polskiego. Ten rok to również stulecie cudu nad Wisłą. Obrona Warszawy i poświęcenie Polaków i walka na życie i śmierć i modlitwa do Matki Bożej Łaskawej dostaliśmy w prezencie w czerwcu. Jest w Otach obraz Matki Bożej Łaskawej, prezydenta Rzeczypospolitej.
Tak. Walka na życie i śmierć i modlitwa do Matki Bożej Łaskawej, by Polskę uratowała. A dziś, 100 lat później, też marsz Polaków na Warszawę i całą ojczyznę. Tylko jakże inny, nie za życiem, a przeciw życiu, bez Boga, przeciw wartościom, które stanowią narodową tożsamość i przeciw Kościołowi, z profanacją, z wulgaryzmami na ustach, które przyjmowane są jako wartości, i wandalizmem niszczącym wszystko, co stanowi korzenie naszej tożsamości i dziedzictwa narodowego, tak w wymiarze religijnym, jak i państwowym. Co z ciebie zrobiły twoje polskie dzieci, Polsko, twoi synowie i twoje córki, pogubieni, sfrustrowani, zmanipulowani i grzeszni, często mieniąc się autorytetami tak w garniturach i sukienkach, jak i w sutannach, nie wyłączając tak zwanych, to z mojej, z naszej drogi powołania, tak zwanych zwykłych księży z ich listem, który nic nie wnosi oprócz fermentu i kolejnego podziału. Wszyscy mają parcie na szkło, by zaistnieć, a przy okazji, by zniszczyć piękno. Bo czym są słowa, które ostatnio słyszeliśmy na polskich ulicach i w mediach? Cytuję, wszyscy je doskonale znamy. Jest piekło, to jest piekło, to jest wojna. Jeśli nie wygramy tej bitwy, to wygramy następną. I jeden ze znaczących polityków: mamy rewolucję. Jeśli w ciągu kilku dni nie zbudujemy przywództwa i organizacji, to możemy zacząć pisać, i tutaj łacina podwórkowa, kolejną historię, żeśmy przegrali i tę rewolucję. Dlaczego tak się dzieje? Bo przez świat przetacza się zorganizowana machina antychrześcijańska. Rewolucja, która chce odwrócić porządek świata. I to było wszystko do przewidzenia. Nie trzeba być mędrcem czy jasnowidzem, by widzieć, co będzie dalej, i wiedzieć, co będzie dalej, czy domyślać się, co może być dalej. Wystarczy spojrzeć na inne kraje naszego chrześcijańskiego kontynentu, któremu na imię Europa, i przeanalizować kolejne kroki stawiane tam przez kulturową rewolucję. Wszędzie odbywało się dokładnie tak i w ten sam sposób. Zaplanowana długo strategia, o której przestrzegali nas wielcy nasi mężowie stanu i wielcy przywódcy duchowi i współcześni prorocy, rozpisana precyzyjnie na etapy, przebiega również i w naszej ojczyźnie wyjątkowo sprawnie. W chwili, gdy już się uda przeprowadzić pełen proces, który bym nazwał demoralizacji społeczeństwa, gdy zostanie ono pozbawione zdolności krytycznego i myślenia i łatwo podąży za emocjonalnym wezwaniem do rewolty, odpowiednio podsterowana destabilizacja doprowadzi do ostatniego etapu wojny informacyjnej. Przejęcie władzy w państwach, które się rozregulowują na skutek takich, a nie innych działań, rozregulowuje się w wymiarze politycznym przez siły, które narody nigdy z własnej woli by nie wybrały. Widzimy to mocno, jak niektórzy dali się wciągnąć i jak w odpowiednim momencie się zorientowali, że to nie o to chodzi, to w ostatnich dniach. Stara zasada polegająca na zasianiu podziałów społecznych, rozwibrowaniu emocji, wyprowadzenia ludzi na ulicę, zadziałała wcześniej już w wielu krajach. I my też poszliśmy. I idziemy. Teraz, dlaczego? Bo ktoś ma stany depresyjne.
ktoś został od czegoś odstawiony. I tak naprawdę pogrążona w politycznej depresji opozycja upatruje w szansę przejmowania władzy. To mówię nie tylko o naszej ojczyźnie, tylko to, co się dzieje w całym świecie. A w tle bardzo często rozgrywane są jednak zupełnie inne interesy i toczy się zupełnie inna wojna. Wewnętrzny konflikt i podsycanie ulicznych niepokojów to tylko narzędzie bezwzględnej, długoterminowej walki, która ma doprowadzić do przewrotu ideologicznego, którego pierwszym etapem jest demoralizacja, która wymaga czasu niezbędnego do przeprowadzenia gruntownej reedukacji co najmniej jednego pokolenia. Gruntowna reedukacja co najmniej jednego pokolenia. Działania te przebiegają niemal bezszelestnie. Dywersant uważnie wsłuchuje się w społeczne nastroje i skrupulatnie wyłapuje negatywne tendencje. Potem umiejętnie je podsyca, a gdy się nasilają, czyni z nich siłę do pokonywania wroga. Bezcenni są tutaj tak zwani, przepraszam za wyrażenie, pożyteczni idioci, ulokowani w mediach, w edukacjach, w strukturach władzy państwowej, nawet w strukturach religijnych. Wszystko po to, aby jak najskuteczniej osłabić kondycję moralną, intelektualną i fizyczną społeczeństwa. Ich uwaga skupia się na religii, edukacji, mediach i kulturze. Stąd też widzimy, że każda akcja wymierzona jest zawsze w wartości chrześcijańskiej w Kościół, bo jej celem jest rozmiękczenie dogmatów, odebranie autorytetu Kościołowi, rozrzedzenie edukacji poprzez stworzenie nauczania pozornego, wynaturzenie kultury, zniszczenie struktur życia społecznego i zastąpienie tradycyjnych instytucji, tak jak chociażby rodzina czy organizacji społecznych, nowymi tworami. Wszystko po to, aby odebrać ludziom inicjatywę, pozbawić ich odpowiedzialności, zagłodzić drzemiący w sercach zew obywatelskiej jedności i zniszczyć naturalne istnienie więzów społecznych. W tej sytuacji wyraźnie akcentuje się pozycję mediów, które mają monopol w kształtowaniu opinii publicznej. Na etapie demoralizacji też ważne jest tworzenie mechanizmów niezaspokojonych potrzeb. Ta żądza różnych potrzeb w nas od pięknego wyglądu aż do posiadania nie wiadomo czego i bycia nie wiadomo kim jest nieustannie rozbudzana. Doskonale pomagają właśnie w tym nam środki różne, które w formie słów, obrazów, agencji reklamowych, grup biznesowych przekonują konsumenta, że wszystko, co proponuje, jest absolutnie niezbędne do życia. I następuje wyścig szczurów. By to mieć za wszelką cenę, nawet kosztem człowieka, kosztem życia drugiego człowieka. Jak rozpoznać to społeczeństwo zainfekowane osiągnęło stan demoralizacji? Po tym, że nic nie działa tak, jak powinno działać. Ludzie nie umieją odróżnić dobra od zła, właściwego od niewłaściwego, sprawy istotnej od banału. Wszystko jest najważniejsze. To widzimy w dyskusjach internetowych, które też niestety ja się dałem z tego czasu wciągnąć. Wszystko jest ważne i wszystko temat od sasa do lasa, bo nie ma jasno postawionych granic. Ich procesy myślowe przebiegają po torach wyznaczonych przez inżynierów społecznej manipulacji, a relatywizm staje się nadrzędną kategorią poznawczą i moralną. I znowu wejdę na swoje podwórko.
duchownych. Papierkiem lakmusowym demoralizacji, również jednym, jest sytuacja, w której osoba duchowna samodzielnie podważa zasady wiary, relatywizuje je, wykazuje się niezdrową pojętą tolerancją, ucieka od zdecydowanych sądów. Nie brakuje również takich duchownych, którzy sieją ferment. Komu służą? I czemu to ma służyć? Bieżących przykładów jest wiele. Nie trzeba ich przytaczać. Ciągle te same postaci duchownych występują i wypowiadają się. Są specjalistami we wszystkich dziedzinach życia. Od duchowego poprzez politykę i na wszystkich dyscyplinach wiedzy naukowej. Przecież to jest chore. I tak jest również w wymiarze osób świeckich. Też są specjaliści od wszystkiego. To znaczy od niczego. Kolejnym etapem właśnie tej rewolucji zapowiadanej, które głośno w hasłach są punktowane, jest destabilizacja, która ma na celu całkowite rozregulowanie relacji społecznych, instytucji i organizacji. Jak tego dokonać? Wystarczy uwolnić działanie aktywnych czynników negatywnych, które są drzemią w narodzie, w społeczeństwie, w strukturach. One same zdestabilizują kraj. Na przykład wszcząć strategię budowania wrogów i podgrzewać ustawiczną atmosferę walki. Następuje radykalizacja stosunków społecznych na wszystkich poziomach życia, gospodarczym, politycznym, społecznym i religijnym. Podburza się jedne grupy przeciwko drugim, by zniszczyć relacje społeczne, pracownicze, rodzinne, sąsiedzkie. Nie ma tego? Nie ma tego? Na etapie destabilizacji walka staje się wartością. Ta brudna walka staje się wartością. Nie ma tego? Istotne jest, by zajęła jakby największe przestrzenie życia. Dlatego skutecznie budowane są barykady pomiędzy dziećmi a rodzicami, między uczniami a nauczycielami, między wiernymi a duchownymi. Zabieg ten ma służyć czemu? Zwalczania autorytetów. Nie ma zaniku autorytetów? Kategoria walki wybija się na pierwszy plan także w sferze prawa i porządku publicznego. Efektem takiego stanu rzeczy jest może pojawiać się kryzys. To czas również uaktywnienia nowych postaci. Nie wiadomo skąd przybywających, o których nikt nie słyszał lub słyszało o nich niewielu w określonych kręgach. Zostają przywódcami rozmaitych grup, zajmują wpływowe stanowiska, są osobami publicznymi, celebrytami, ekspertami, a w fazie kryzysu aktywnie włączają się w proces polityczny, często goszcząc w mediach. Nowe twarze ciągle i nowi specjaliści. Nowi uzdrowiciele. Ich obecność zostaje wzmożona do tego stopnia, że otumaniony, czyli ja i ty, jeżeli siedzimy ciągle w stanym ekranie i tylko tam prawdy szukamy, otumaniony odbiorca przyjmuje ich przekaz jako jedynie wiarygodny. Nic do mnie nie przemówi. Nie wiedzieć skąd, jak na gwizdek, i tutaj, że broń Boże, nie chcę nikogo urazić, żadnej mniejszości narodowej, na przykład pojawiają się homoseksualiści. Żyli sobie w spokoju. Przez naście czy kilkadziesiąt lat mieszkają pośród nas w różnych miejscach, miastach, miejscowościach. Służą, pracują w różnych grupach społecznych. Teraz nagle czują potrzebę opowiedzenia swojej historii publicznie. Kwestia aktywności seksualnej, która kiedyś była sprawą intymną, nagle staje się sprawą polityczną. Staje się sprawą polityczną. To jest głęboki kryzys. To jest prywatna sprawa człowieka. I nie nam jest osądzać kogokolwiek. My mamy kochać każdego człowieka, niezależnie od tego, kim on jest.
ale grzech nazwać grzechem jako ludzie wierzący. I od tego, od grzechu się odcinać. Odcinać się od grzechu to nie znaczy odcinać się od człowieka, jak błędnie się próbuje interpretować nauczanie Kościoła w kwestii mniejszości seksualnych. Być może jeden taki czy inny kapłan może się wypowiedzieć niewłaściwie. Etap kryzysu to faza, w której legalne organa władzy państwowej przestają należycie funkcjonować, bo do tego się dąży. Żeby osłabić należyte funkcjonowanie, do struktur społecznych wpuszczane są wówczas ciała obce w postaci samozwańczych grup. Mnożą się różni eksperci. Często są to ci sami, którzy na etapie demoralizacji wchodzili w struktury władzy i sterowali opinią publiczną. I choć konserwatywne rządy w niektórych krajach stosunkowo dobrze mogą odpierać ataki, część instytucji jest wyjątkowo silnie zainfekowana tymi ideologiami obcymi narodowym tożsamościom. Istotą tego stadium wojny informacyjnej jest doprowadzenie do osłabienia, a więc do dysfunkcji państwa. Jeżeli dostrzegasz to w naszej ojczyźnie, to właśnie na tym polega ten mechanizm. Na tym polega. Żebyśmy wiedzieli, kogo, gdzie szukać winy. I ostatnim etapem rewolucji informacyjnej i ideologicznej jest normalizacja. Jeśli trzy poprzednie etapy przechodzą tego przewrotu, przebiegały zgodnie z założeniami, zdolność obywateli do samodzielnego myślenia jest już tak nadwyrężona, że można im mówić wszystko. Społeczeństwo jest ponadto zmęczone nieudolnością władzy i życiem rozmontowanych struktur, jest rozdrażnione i wycieńczone ciągłymi konfliktami i walką. Pragnie silnego przywódcy, który stanie u steru władzy i zaprowadzi ład. I w atmosferze oczekiwania, która jest również sterowana, na cud nagle objawia się jakiś polityczny zbawca, który pociąga ludzi za sobą. Wyzwoliciel, wybawiciel, przybywa z zagranicy lub wyłania się z lokalnego ugrupowania takiego czy innego i oświadcza, że gotów jest przejąć władzę. Na tym etapie pozostają już tylko dwa wyjścia, gdyby do niego gdziekolwiek doszło. Albo wojna domowa, albo inwazja. Każdy z nich prowadzi do fazy zwanej, w cudzysłowie, normalizacją, bo to wszystko jest, ma swoją misję do spełnienia. Choć z prawdziwym unormowaniem stosunków społeczno-politycznych, religijnych niewiele ma wspólnego. Ciekawe jest, skąd ten termin normalizacja właśnie w tym wymiarze się wziął. Po raz pierwszy użyty przez sowiecką propagandę w 1968 roku w Czechosłowacji. I tak oto stery kraju może przejmować nowa władza, która wprowadza własne rozwiązanie i nadaje społeczeństwu nowe role. Dokładnie takie role, jakich wcześniej nigdy by nie chciał nikt przyjąć, ani by o nie walczył. Stabilizacja zostaje narzucona siłą. To czas, w którym wszystkie elementy służące do zdemoralizowania narodów i zdemontowania struktur państwa zostają wyeliminowane, stając się już niepotrzebne, bo cel osiągnięty. I nie ma tu już miejsca na dywersję, sianie zamętu, walkę o prawa takiej czy innej mniejszości, takiej czy innej grupy. Celem jest wykorzystanie narodu i eksploatacja kraju. Obserwując rzeczywistość i teraźniejszość również i przeszłość od 102 lat wolnej Polski, wszystko wskazuje, i biorąc tą analizę, ja tak przepraszam, że dzisiaj wziąłem trochę katolickie nauki społeczne, trochę teologii moralnej, trochę myślenia normalnego, tak mi się wydaje, normalnego polskiego księdza.
Ale mam wrażenie, że jakby ta strategia, która dokonywała przewrotu w wielu krajach Europy i również w Polsce, jakby osiąga kres. Coś jednak w pewnym momencie poszło nie tak. Pomimo, że wszystkie kolejne etapy przebiegały płynnie, większość Polaków wybrała jednak konserwatywny rząd i konserwatywnego prezydenta. Nieważne, jakie to ma teraz poglądy. Polskie społeczeństwo wymknęło się z tej precyzyjnej machiny, która sprawdziła się tak doskonale w wielu innych krajach. Tym bardziej musimy więc się przygotować, kochani bracia i siostry, na coraz bardziej agresywne próby destabilizacji. Ja widzę po tych poszczególnych od kilku miesięcy trwających właśnie takich co jakiś czas próbach, za każdym razem wchodzi się mocniej, z większą siłą, z większym przekonaniem, z większym zasobem ludzkim. Rozjuszonej i zadaniowe środowiska, które mają właśnie dokonać tej destabilizacji, będą w tej kwestii szczegółowo wykorzystywane i szczególnie wykorzystywane. Bez zachowania, zatem kochani bracia i siostro, bez zachowania mojego i twojego przytomnego umysłu i podejmowania zdecydowanych, indywidualnych i instytucjonalnych kroków, tu mam na myśli i państwo, i mam na myśli kościół, mam na myśli szkołę. Możemy tę wojnę przegrać szybciej niż sądzimy. Drodzy bracia i siostry, nazywam to po imieniu i nazwałbym, cytując te panie, które są liderkami strajku, rewolucja demoralizacji trwa. Demoralizacji społecznej, która głównie wymierzona jest w najmłodszych, dzieci i młodzież. O tym nam nie wolno zapomnieć. A skoro rewolucja, to może jest czas, abyśmy się wszyscy włączyli w tę rewolucję. Aby każdy z nas został żołnierzem bez względu na wiek, tylko niech każdy uważnie przyjrzy się, czy stoi po dobrej stronie. Temu pomocy są dzisiejsze czytanie. Celowo wybrałem takie piękne czytania ze Słowa Bożego, zawsze piękne. O roli poszczególnych człowieka w poszczególnych okresach jego wieku, misji, powołania, którego wspólnym mianownikiem jest głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Trzeba nam się wyrzekać bezbożności i rząd światowych i żyć rozumnie i sprawiedliwie. I nie chodzi tu o wyjście na ulicę, żeby robić rewolucję. To jest walka o rodzinę, o życie i o miłość i o wiarę. Ta rewolucja jest podstępna. I musimy pamiętać, jak niektórzy, a gdzie policja, a gdzie wojsko? Policja i wojsko nie załatwi nam sprawy. Do obrony tych wartości potrzebna jest mobilizacja wszystkich. I dziś wszyscy jesteśmy powołani do wojska Boga i do wojska Maryi, która jest naszą królową. Ksiądz Glas, na pewno wielu z nas słucha jego wypowiedzi, mówi, że przyszedł czas, że musimy wybierać. Nie możemy już się schować za kimś, bo nie ma gdzie. Nie wiadomo, z której strony jest mój wróg, gdzie przyjaciel, nawet w rodzinie, w domu, w kościele, na ulicy, w autobusie, w urzędach. Każdy ma wybierać w szkole. Nauczyciele, niektórzy nauczyciele, Bogu dzięki, każą iść na rewolucję. To nie jest wychowanie. Nauczyciele akademicy nawołują do strajków.
W zakładach pracy jest zakaz wypowiadania się publicznie w mediach społecznościowych. Czy to jest wolność? Czy jest wolna wola? Czy jest namawianie? Czy jest zakazywanie? Czy to nie jest prześladowanie? Wywołane takimi, a nie innymi działaniami? Tu nie ma wolności. A zatem, bracia i siostry, naszym honorem, Bóg, honor, ojczyzna, jest w Bogu obrona naszej ojczyzny, w imię Boga. Chciałbym zakończyć, przepraszam, że długo, ale chciałbym zakończyć, bardzo mi się podoba pieśń, piosenka w wykonaniu młodzieży śpiewana ojczyźnie. Moja ojczyzna, moja Polska, moja ojczyzna to mój dom, którego strzeże ojciec, matka i wiara od lat. Moja ojczyzna to historia, pamięć o poległych za nasz kraj, pamięć o tysiącach bohaterów niezłomnych jak stal. Kraju mój piękny, mój wiślany, kraju mej nadziei w lepszy los, z wiarą ojców tak niepokonany, bo wiara to broń. Śladem naszych przodków iść będziemy, za ojczyznę walczyć to nas cel, do lepszego jutra iść pragniemy. Wznieś w górę swą skroń, uwierz Polsko, tak śpiewa młodzież, przyszłość. Uwierz Polsko, naszej wiary nie zabraknie nam. Żaden wróg nie zwycięży Boga w nas. Z Bogiem zawsze pokonamy każde zło. Dopomóż Boże, dopomóż nam. Tobie, Maryjo, zawierzamy. Amen.